Hej, witajcie ludzie, z tej strony Enrux, a to jest kolejny odcinek Wolfenstein, Let's Play Wolfenstein. Jest to 13 odcinek, będzie to radiostacja, misja. Tak jest, przepraszam, że nie było 2 tygodnie prawie chyba, ponad 2 tygodnie Wolfensteina. Ale za dużo jego nagrywałem naraz i mi się kurczę, tak wiecie, przejadło. Ale wracam z nową energią, z nowym mikrofonem do tej serii, więc będzie spoko, więc lecimy dalej, nie? We've spent the whole day putting these things up all over town. What the hell do they do? I don't know. And I don't want to know. Sir, the towers are complete. Stand by. Yes, sir. All the towers are active. Very good. Return to base immediately. Jak widzicie, mieliśmy MP40, a nagle mamy to. Tak jest. Dobranoc panom. O, tu jest jakiś w ogóle gościu. Okej. Jak widzicie, dzieje się coraz więcej paranormalnych rzeczy. Takie jak te roboty latające, czy takie coś właśnie. Zaraz będziemy widzieć takiego typka. Dobra, dobra, będę w gotowości oczywiście, tylko zaraz boję się właśnie, że ktoś mi tutaj nadleci. I dobranoc od razu. Nie ma ciebie. Tutaj mamy oczywiście wieżyczkę, której sobie użyjemy. I nazistom skopiemy dupę! I to by było na tyle chyba, moi kochani. O, to prawie. Czy on przeżył, kurczę? O ty gnido. To ja do ciebie idę, gościu. One, two, three. Cię nie ma! Jeszcze jeden gościu! Nie. Kurczę, źle to zrobiłem. Ja chyba padnę. Ajajaj, padliśmy! Dlaczego ja to zrobiłem? Ja myślałem, że to już, kurczę, koniec będzie tych, kurczę, potworków. Nie, no naprawdę, od tego momentu odszukaj Rick Angela. Widać, że dawno nie grałem w Wolfensteina, naprawdę był to długi czas. Dobranoc. Tak jest, to już słyszeliśmy. Czy coś tutaj mamy? Nie ma absolutnie. Ale wiem, że coś tutaj będzie, więc tutaj czym prędzej idziemy. Tak mi się... Nie, już złoto tutaj zabrałem. Przyda mi się twoja pomoc zniszczenie wieży radiowej. No nie ma problemu, gościu. Jak tutaj materiały są? Okej. Poczekajcie, bo tu zaraz będzie nadlatywał ten gościu. Czy ja jego mogę... Dobra, już go szybko sobie pokonaliśmy. Sporo tych nazistów jest tutaj. Będziemy ich musieli czym prędzej przyszpilić. Ktoś jeszcze chce, kurczę, grozi mi tutaj, czy nikt? Zaraz pewnie trzyma ich z daleka, BJ. Jeszcze nie skończyłem. Ja rozumiem, Erik. Znaczy, nie Erik, tylko nie wiem, jak ty tam masz, ale jakoś tam masz na pewno. Nie wejdą tutaj, nawet gdyby się waliło, paliło, nie wejdą. Kurczę, nie wejdą. Gdzie jest kolej? Tutaj w ogóle sneaky fucker mi tutaj biegnie, gościu za drzewa. O nie, dostaję troszkę. Już prawie skończyłem, ostrzegaj mnie, dobra. O nie, znowu ten gościu. Ale on już w sumie wiadomo, gryzie ziemię. Chyba zatrzymaj ich z daleka. Spokojnie. Raz, dwa... Trzy. Aj, come on, gościu, git tam. Ty w ogóle za supem. Ciebie nie bierzemy pod uwagę. Ten w ogóle tam. Nie wiem jak. Co jest? Dobra, nie, grenade'a mi walnął. Jaki frajer. Ale teraz to zrobiliśmy. Nie no, wracajmy, kurczę, bo nasz ziomek zginie.
Nie może tak być, nie może! Ile ich jest, kurczę, ile ich jest? Tutaj jakaś babka biega! O nie! Będzie zbyt ciężkie do zrobienia. Dobra, trzeba rozwalać wszystkich. Dobra, trzeba to auto rozwalić też. Chociaż nie rozwalimy. Nie. Czekajcie, bo... Jezus, co tu się dzieje? To jest przesada. Nie, jakaś babka w ogóle mi tu lata. Ty gościu, gościu, chodź tu. Dobranoc, pani. Co tu się dzieje do cholery? To jest niepojęte. Ten gościu w ogóle odwala jakieś, kurcze, jakieś rzeczy. Gotowy teraz, kiedy zobaczyłem, jak to się robi, możesz sam dokonać podobnego z... Pewny model, czyli jest to powiększona wersja znajdująca się na taką stacji radiowej. Dobra, to lecimy tam oczywiście. To tak jak ten odcinek będzie się nazywał, czyli stacja rad... Co mnie, kurcze? A już rozwalilo. Dobra, to ja lecę, panie kolego, kochany, piękny, ja lecę sobie do przodu, a ty sobie tu stój. Czemu ja woal włączyłem w ogóle? Czekajcie. Nie chcę woalu, nie chcę nic. Ja tu szukam oczywiście, wiadomo czego, moi kochani, ja tu szukam złota, złocisze szukam. Ale to chyba przewodność w tej serii, nie, że Enruk złocisze szuka. A to moi tutaj są, ładnie, ładnie. Ładnie, panowie, ale dajcie mi jakiegoś złocisza, bo dawno upgrade'ików nie waliliśmy. A na pewno nam się przydadzą. Ten w ogóle tutaj nie będziemy ze sobą rozmawiać raczej, nie? Dobra, panowie. Miło było, ale się skończyło. Dokładnie tak, miło było, ale się skończyło. Jak widzicie, dobra, już wpilimy ich tutaj. Tak jest, bo jak widzicie, tutaj biegną. Tutaj biegną takie właśnie goście, które już raczej nie żyją. A tam, gdzie jest ten gościu? Tu jest, dobra. Jesteśmy już silni, więc oni dla nas problemu nie powinni stanowić. Tam w ogóle drabajna jest, tutaj nie wejdziemy. Tutaj oczywiście nasi kochani naziści śpią. A tutaj jakiś gościu się odważył, żeby do nas podbiec. No, cwaniaczek normalnie, no cwaniaczek, kurczę. Dobra, tutaj nic nie zdobędziemy. Tutaj wszystko rozwalimy raczej, bo to mi się nie podoba. Nie, grenade'a dostaliśmy chyba tutaj nawet. Tak jest, ale by było blisko, abyśmy byli zapakowani. Gdzie są kolejni? Ja tu słyszę tego latające ścierwo. O, jak rzuć! Jaki wyrzut gościu ma granata. Co on w ogóle teraz porobił? No trochę dzisiaj będzie strzelaniny, ale to już wiadomo. To jest chyba spowolnienie, a to jest chyba... Nie wiem, czy to tak jest, to jest ochronka. Dobra. O tak, to jest moja ulubiona broń. Już mi się woal skończył? Gościu, jak ty chyba nie wiesz, kim ja jestem. Ja jestem I am BJ Blaskowicz. I am to help Tom BJ Blaskowicz is... Time is over. This is time is over. Ja is this Enruk. Okej. This is... them. Dobra. Idziemy sobie do tego budyneczku. Myślę, że znajdziemy jakiegoś, kurczę, do skopania dupala. Bądź też jakiegoś złocisza znajdziemy, nie wiem tego, nie wiem. Nie no, kurczę, tam drabina tajemna była, kurczę no. Gdzie ta drabajna była? Ej, czekajcie. Bo ja gdzieś tu słyszę tego pajaca. Ale gdzieś też widziałem drabajnę, no. Tam daleko nie było tej drabajny. Ale gdzieś ją widziałem. Jest, kurczę, ona była niewidoczna kompletnie. Tutaj jest drabajna. No to nieźle mnie załatwiła, bo nie wiem. Ojojoj, musimy się śpieszyć, moc woalu nas oczywiście opuszcza. I co mi to da? Co, ja mam przeskakiwać z balkonu na balkon? I co? No przecież tutaj nic nie ma. A jest złoto! Proszę bardzo! Ale kurczę, teraz narobiłem kompostu, tak jest. Narobiłem sobie ambarasu troszkę. Co my tu mamy? Alkohol nie ma, kurczę, na moich odcinkach. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak alkohol dla mnie. Więc wypad, kurczę, będę rozwalał każdą butelkę. Coś mi, kurczę, tutaj lata, kurde, no. Bez kitu.
O, jest pole woalu, no i pięknie. O, a ja tu już byłem przecież, no kurczę, przecież. Dobra. I więc idziemy sobie do tej radiostacji, rozwalamy tą beczkę, idziemy do tej radiostacji. Ty się otwieraj, ty. No właśnie. Czyżby tutaj była radiostacja? Podróż do zachodnie centrum, czyli lecimy do zachodniego centrum i to tam wszystko się będzie działo. Trzeba iść do przodu, tak? Do przodu cały czas. I chyba do tych drzwi, dokładnie tak. No i co, lecimy na samą górę czy przez te drzwi? Przez te drzwi raczej. No i co, podróż do radiostacja. Wcześniej jak nagrywałem, nie robiłem tej misji, ale poczekajcie, bo pewnie będzie jakiś film. Nie będzie żadnego filmu. Powiem wam tylko tyle, że wcześniej ja nie robiłem tej misji. Dobra. Dobranoc. Ajajajaj. Ja już wcześniej ogarniałem sobie, jak to wygląda, oczywiście to pomieszczenie, żeby lipy nie było. Bo ja na nagraniach wszystko na 100% robię. Come on, gościu. Dobra, aj, za późno granata rzuciłem. Tak jest, stop, stop. Dobra, dobra, gościu, ty się już tam nie odzywaj, bo walisz jakieś kity mi tutaj. Nie, ma jakiś tam Fallen i Angelus i tak dalej. Come on, gościu! Ty kurczę, chyba dawno śmierci nie widziałeś. Nie! Ja już wiem, w jaki sposób go można zrzucić. O tak! Kurczę, odleciał, gościu! Ale tak też można było. Gościu spadnie. Ależ kurczę! Twarde lotowanie dostał. Dobra, no od razu wchodzimy tutaj. Dobra, zamyka mi się wszystko. Ale chyba zaraz, kurczę. Ale to fajny patent jest, jak w WSTF. Nie, ty gościu, ty chyba sprzedzwaniłeś się. Dobrze, że mi się te drzwi zamknęły. Dobra, wydostajemy się stąd, tego gościa. Po prostu rozwalamy na kawałeczki. To jest aktywne, oczywiście, że jest aktywne. Oj, panie kolego. Panie kolego. Ty tutaj, a wy tutaj, tak? Jakby to, kurczę, tutaj jakieś pole, jakiś zakłócasz woalu, gościu, mi dałeś, no. Ja oczywiście jestem skłonny, żeby was po prostu rozwalić. A w sumie tam rzucimy granata raczej. Będzie wygodnie. O! Śmierć grupowa. No i ładnie. Tutaj też w taki sposób mogłem zadziałać. Albo w taki sposób. Gościu by w każdy sposób zginął, więc ja tu nie widzę problemu. O, jak go rozwaliło. Ja nie wierzę, jak go rozwaliło. Po prostu, no, kurczę, no nie wierzę. Dobra, tu mnie jeszcze nie było, ale mamy nazistowską bazę. Kurczę, no tej misji, powiem wam szczerze, naprawdę ja ją omijałem. I żałuję bardzo, bo mogło mi się to przydać. W ogóle lecimy, lecę, bo chcę takie troszkę. Rozwalamy te pojemniki woalu. Chyba, że lekko się tam napełnimy. Dobra. Tak jest, to jest właśnie mój sposób na rozrzut. Czy my coś tutaj mamy? Może te drzwi, kurczę, polecą? Nie, ale mamy tutaj amunicję oczywiście, wszystkiego. I czy coś jeszcze? Nie, amunicja, dobra. Więc sobie lecimy na górę. Na górze coś powinno być, co nas zainteresuje. Tak jest pole walu i księga! Jest tutaj księga. Jest tutaj księga mocy. Jest tutaj włącznik. Włącznik raczej do zamknięcia tego pola. No i co? O Jezus Maria, ile ich tu jest? Ale co do joty, co do joty, oni nawet, kurczę, nie zdążyli broni wyciągnąć. Ja gram chyba na poziomie średnim, albo nie wiem, albo trudnym, a kurczę, oni nawet broni nie mogli wyciągnąć. To jest, powiem wam, dopiero hardcore, no. Nasz BJ-ek, kurczę. O ty kurde. I co teraz? Ojoj, panowie. Ojej, nie, no bez przesady. Nie, o kurde, ale mnie przywalili trochę. O nie! Patrzcie, kto tutaj jest. Patrzcie, kto tutaj jest. Nie wierzę w to. Dobra. Gościu, giń. Dobra. On pada. On już pada. Tak jest, wybuchamy! Yeah! Pięknie! To było to właśnie. Tutaj w ogóle wszyscy zginęli. Tutaj otworzyło nam się przejście. Ale do kolejnego przejścia już nie. Okej, okej.
Tutaj mamy kolejny włącznik, który zamyka pole woalu. Czyli będziemy mogli już przejść tutaj. Tak by the way. Tutaj mamy złoto, tutaj mamy przejście, do którego sobie zaraz pójdziemy, ale wiecie, że ja jestem rządny złocisza tutaj w tej grze, więc to się zawsze przyda. Przydadzą nam się różne upgrade'y. Dobranoc. Tak jest, jak widzicie, przez to kule nie przejdą. Tak w ogóle i tak dalej. To myślę, że za niedługo też, jak skończymy Wolfensteina tego, będzie Wolfenstein The New Order. Mam nadzieję, że będziecie się cieszyć, jak go zrobię. Przecież ja tam nie wskoczę. Jest! Skoczyłem! Ale co ja mam z tym faktem zrobić, że tu jest, kurczę, takie tego. Aha, może tutaj, tutaj. A, taki sposób. Taki sposób. Tylko co mi po tym, że ja tu wlazłem? Co ja mogę się po rurze wspinać? No nie. No bo tu jest... A, tak, już wiem, o co chodzi. Dobra, tu jest ukryta drabajna. Tam było oczywiście pole woalu. I w którą stronę teraz? W którą stronę teraz ja mam się udać? A tutaj jest oczywiście przejście. No i takie rzeczy to ja rozumiem. Czyżbyśmy się powoli zbliżali do jakiegoś pomieszczenia? O, panie kolego. Dobra. Ich sobie rozwalamy. I tak jak chyba wam mówiłem w Stalkerze, te odcinki Wolfensteina będą przeplatane z oczywiście Stalkerem. Plus później będzie nowa seria. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pomysł mi podrzucił Kajakarz. Nie wiem, czy tą serię zrobię, czy tą, którą ja wymyśliłem. Ale obie są bardzo retro, więc tutaj będziecie na pewno zadowoleni, bo wiem, że spora część moich widzów to osoby, które lubią, jak nagrywam retro. Więc to mnie cieszy. Niedługo będzie jakiś pojedynczy gameplay, myślę, więc tu się przyda. Ale kurczę, panowie, gdzie z taką, kurczę, witką, z takim, kurczę, karabajnem mi tutaj wylatujecie? Macie, kurde, ręce jak patyczki i w ogóle nie umiecie trzymać broni. Co tu się stało, ty? Co to? Nie, no kurczę, no. Panowie bez jaj. Rakiety jakieś dostałem? Nie, no. A, tu jest jakieś przejście. Tam w ogóle w pokoju coś widzę. Tutaj w ogóle jakieś przejście, jakąś linię. Nie! Tam jest jakiś snajper. Gdzie jest ten snajper? Dobra, tutaj go widzę. On już płonie. Ale widzę tutaj jakieś przejście. Tutaj będzie snajper. Dobranoc. Tutaj są snajperzy. Czy on wyjdzie? Wyszedł. Panzerfaust. Co tu się dzieje? Tu jest przygotowanie, kurczę, na jakąś wojnę dokładnie. Ale ja tam mam jakiś tego. Czekajcie. Bo ja tu mam jakiś pierdzielnik. Nie wiem, czy ja mam go rozwalić. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale chyba już zrobiliśmy lekkie spięcie, chociaż nie wiem. Nie, to chyba wciąż nic nie działa. Poczekajcie, no nie wiem w jaki sposób ja mam rozwalić coś tutaj. Tu nic nie ma, tu jest Panzerfaust, a tu jest... No tu jest Panzerfaust, dobra. Co ja mam w taki sposób? Nie, to jest nie do rozwalenia przecież, gościu. No nie, czekajcie, bo ja nie mam pojęcia, jak tutaj wejść. Tu są te drzwi, z których przyszliśmy. Ale tutaj coś jest, nie? Nie wiem, czy w jakiś sposób to mogę zneutralizować. Nie, w żaden sposób. Czy ja... Tak, dobra. Dobra, teraz to... Czyżbym rozwalił to? Nie, nie rozwaliłem. Ale jak widzieliście, kurczę, gdzie jest pojemnik woalu? Jest tutaj woal. Ale jak widzicie, można to rozwalić w jeden fajny sposób. Włączymy sobie to. I tą turbinę można... w żaden sposób my ją nie rozwalimy. Dobra, staramy się to zrobić z tej broni. Może przez tą przejdzie, bo tu jest, wiadomo, celowniczek. Lub też, kurczę, nie wiem, no w sumie w jaki sposób ją można rozwalić. Jakiś, kurczę, nie wiem, grenade. Dobra, wyłącz sobie tą woalu. I w sumie
przyda się nam chyba właśnie to. Dobra, nie mam tutaj amunicji. To do czego był Panzerfaust, kurcze? To jest przecież nie do rozwalenia, no kurde. Czy to trzeba dużo nawalać, czy co? Bo jak widzicie, to jest nie do rozwalenia, do cholerki. Nie, to nie jest. Nic tutaj nie... Dał coś Panzerfaust? A, Panzerfaust rozwalił! Czyli to było jednak po to, bo nasze MP40 jest za słabe. Gościu, wy zrobicie taki sam błąd jak ostatnio, nawet nie... Nie, teraz strzelili. Ale zrobicie to bardzo słabo. Dokładnie tak, dokładnie tak. Yeah, pięknie. Tutaj mamy drzwiczki, tutaj mamy... Pewnie będzie jakiś, kurcze... A, oni stąd wyleźli. Tutaj jakieś pipidówki są. Ale tu jest miejsce, które mnie będzie ciekawiło, ponieważ tutaj nic nie będzie. Chociaż wiadomo, Enruk zawsze wynajdzie jakiegoś złocisza. Tutaj tutaj działko jest, pięknie. Pewnie coś później w drodze powrotnej będziemy tutaj robić. Coś będziemy tutaj wyczyniać. Co ja mam tu niby robić? Czekajcie, bo coś tutaj widziałem. Może coś do wyłączenia. A, materiały wywiadowcze. No nieźle. Odczytamy sobie. Do kapitana Dama, doktor generał Kempe. No i sobie resztę już przeczytajcie raczej. Enter, następna strona. No i jakoś tam sobie zatrzymajcie. Bo te materiały w sumie to nic takiego ważnego. Aha. Czyżbym ja miał za pomocą tego coś tutaj nagrzebać? Nie chyba. O właśnie tak, przez to chyba ta wieżyczka tutaj dla mnie postawiona jest. Gościu, no gin! Przecież ty już powinieneś, kurczę, gryźć piach już dawno temu. Już tydzień, dobra. Olewam sobie ich w ten sposób i polecę sobie w ten sposób. Tego tutaj. Dobra. Czym prędzej zbijamy się. Kurczę, tutaj jest gościu kolejny. Ajajajajaj. Gościu. Ty mi tutaj giń. Kolejny? Gdzie jest kolejny? Nie ma kolejnego. Tylko jak się mam dostać tutaj, na tą górkę? Czy tu jest gdzieś dribana, chciałem powiedzieć. Drabina. Poczekajcie, bo nic tutaj nie widzę do wejścia. O kurczę. Niby mamy się kierować tutaj. W te wejście, ale co tu, jak tutaj nic nie ma kompletnie. Co ja mam, kurczę, tutaj jakiś ukryty przekaźnik, czy co? No coś mam tutaj zrobić. Ale nie mam pojęcia co. No coś mam, kurczę, tutaj do zrobienia, ale nie mam co. No kurczę, wejdź mi, wyjdź stąd. To mam chyba do użycia. Ale co, tym mam zniszczyć to? Czy jak to wygląda? A tak! Właśnie to było to. Czyli mieliśmy jednak to zrobić. Czyli mieliśmy jednak rozwalić. Ja mam was w dupie, nie będę, kurczę. O tak, będziemy mogli... Nie wejdziemy tędy. Nie wyjdziemy tędy. Ale możemy tutaj wskoczyć. I tutaj przejdziemy właśnie. Przez palący się budynek. Uciekamy przez wody, przez jakieś rury, przez kanalizację. I tutaj w ogóle naziści uciekają, ale BJ-ki też uciekają. W ogóle co tu się stało teraz? Rozwaliłem ich jak nie wiem co. Ajajaj, musimy na sam dół biec, czyli coś, czego nie lubię w grach Escape to Run. O, jesteśmy tutaj, gdzie były motorki. Tutaj jesteśmy, dobra. Ucieknij do centrum, czyli co, zaraz będziemy mieli wykonaną misję. Tak jest, mamy wykonaną misję. Długa, ale fajna. Pilny telegram do dyrektora BTO. Agent kręgu skrzyżowej pokazał mi ostatnio, jak zniszczyć wieżę nadawczą. No i resztę już sobie przeczytajcie. William BJ Blaskowicz. Księgi 1:1, wywiady tylko 1:4 i złoto 4:8, czyli jest dobrze. Jest dobrze, radiostacja, bardzo fajna misja. Tak więc co, 13 odcinek w końcu dało mi się nagrać, tak więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, zapraszam już do 3 ostatnich lub 2 ostatnich odcinków na tym kanale, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, hejo, papa i cześć mordeczki.